trudny remis na bardzo trudnym terenie w Katowicach, Szopienicach, ale nie takiego rezultatu się chyba tutaj spodziewaliśmy. Dokładnie tak, jak na każdy mecz, na ten też przyjechaliśmy zdobyć 3 punkty. No pozostaje niedosyt, bo gdzieś oddaliśmy mnóstwo strzałów, mnóstwo sytuacji, gdzieś dzisiaj bardzo dobrze bronił bramkarz AZS-u. No a myśmy nie potrafili na niego znaleźć sposobu, żeby tych bramek więcej strzelić. No strzeliliśmy 3, ale to okazało się za mało w tym dzisiejszym meczu. Ale czy ze strony fizycznej wszystko było ok z zespołem? Myślę, że tak. No myśmy cały mecz dominowali, więc tutaj nie ma co mówić o sprawach fizycznych. Może gdzieś tam można się doczepić, że gdzieś graliśmy za mało agresywnie w czasie posiadania piłki przeciwnika, albo że nie napędzaliśmy gry, no ale jak to się cofnie na swoją połówkę, no to trudno. Trudno, żeby te akcje były cały czas dynamiczne, więc przeciwnik był schowany za podwójną gardą, a myśmy próbowali ataku pozycyjnego i na różne sposoby te sytuacje sobie stwarzaliśmy, ale nie byliśmy dzisiaj skuteczni, jak to zwykle bywa. Natomiast było ponad wszelką wątpliwość nerwowo w drugiej części gry, czego objawem były przewinienia, stąd 2 przedłużone rzuty karne egzekwowane przez gospodarzy. Znaczy wyszliśmy gdzieś tam zmotywowani, nastawieni na właśnie trochę agresywniejszą grę jak w pierwszej połowie i to było konsekwencją fauli, niektóre faule niepotrzebne, ale myślę, że to był główny powód. Na pewno zrobiło się nerwowo, bo mogliśmy ten mecz nawet przegrać, bo był przedłużany rzut karny i też tak się mogło skończyć, więc suma summarum, no, jak nie można wygrać, to trzeba zremisować, ale uważam, że ze stworzonych sytuacji, z posiadania piłki i z tego wszystkiego, co tu się dzisiaj działo, no, zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale za zasługi punktów się nie daje. A teraz krótki czas na reset, na odpoczynek, relaks, regenerację i już w środę pucharowa konfrontacja z ekipą z Jelcza Laskowic. No dokładnie tak. No, mamy kilka dni na tak jak jest powiedziane, na regenerację, na przeprowadzenie kilku treningów, dokładnie 2. I gramy kolejny mecz. No, na pewno chcemy zagrać dobre spotkanie i myślę, że jesteśmy to w stanie zrobić.